Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam moją topkę 10 ulubionych Kaiju, czy też potworów z uniwersum Godzilli. Nagrałem już kiedyś taki sam materiał, aczkolwiek minęło tego sporo czasu i moja lista uległa zmianom, więc myślę, że mogę nakręcić taki remake. Cóż, na wstępie chciałbym Wam podziękować za te. Już ponad 800 subskrypcji. Pamiętam jeszcze jak czekałem Na równo 666, żeby wstawić ten tribiot destruktora I wow, naprawdę szybko to zleciało, cóż e Jeśli chodzi o tą topkę Będę brał kaiju ogółem Co to znaczy? Jeśli na przykład pojawi się tutaj e mofra to nie będę brać żadnej specyficznej mofry, tylko patrzeć na mofrę ogółem, czyli na wszystkie wersje. Mogę ewentualnie wymienić, które podobają mi się najbardziej, które mniej, ale nie będę wybierał poszczególnych wystąpień danego potwora, tylko całościowo postać. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Miejsce dziesiąte, Rodan. Dokładnie tak, Rodan rozpoczyna moją listę. Cóż, Dlaczego na miejscu 10? Polubiłem Rodana przez Monster Oczywiście przez film Godzilla 2 król potworów. Te japońskie Rodany jakoś za bardzo mi nie podchodziły. Może z wyjątkiem tego z Ery Heisei. Ale poza tym jakoś nie przypadały mi do gustu. Aczkolwiek Rodan musiał pojawić się na tej liście. Miałem dylemat, czy dać na to miejsce Rodana czy Biolantę. Ale wybrałem jednak Rodana więc. Oto jest on. Cóż, w królu potworów został przedstawiony naprawdę wyśmienicie, świetna ścieżka dźwiękowa, jego początkowa scena naprawdę fenomenalna. Odkąd się obudził do momentu, gdy spadł do wody pokonany przez Gidorę. Naprawdę cudo i mega podoba mi się ten rodan. Na miejscu dziewiątym Czaszkołaz. Czaszkołazy są naprawdę fajne. Podoba mi się bardzo ich design. Te ich długie języki, którymi mogą chwytać ofiarę. To, że mają tylko jedną parę kończyn, długie ogony, również te ich paszcze. Na początku nie wiedziałem w ogóle, że one mają tam oczy, powiedzmy za tą czaszką, za tą częścią ba. Myślałem, że jedynie korzystają z tych otworków. I naprawdę podoba mi się w jaki sposób się poruszają, jak walczą, ich odgłosy. Czaszkołazy są naprawdę dobrze dopracowane. Dostały konkretną ilość czasu w wyspie czaszki. No w Godzilla kontra Kong już niekoniecznie, chociaż tam też zobaczyliśmy na chwilę kołaza i wyglądał również fajnie. Miejsce ósme: King Caesar. Uwielbiam King Caesara. Może dlatego, że prawdopodobnie pierwszym japońskim filmem o Godzilli, jaki obejrzałem, był Terror Mecha Godzilli, w którym właśnie ten kaiju się pojawił. I mam do niego sentyment. Podobały mi się jego umiejętności, to pochłanianie promieni jednym okiem i wypuszczanie ich drugim, również sposób w jaki walczył. Dawał sobie na początku serio radę z Mecha Godzillą, dopiero później ten go zdominował. Aczkolwiek poradził sobie lepiej od Anguirusa i Godzilli. Jego wystąpienie w ostatniej wojnie no już nie było aż takie dobre. Aczkolwiek jego wygląd fenomenalny proszę dajcie mi go do MonsterVerse. To byłoby naprawdę, naprawdę świetne. Miejsce siódme. Anguirus. Anguirus pojawił się w wielu pierwszych filmach o Godzilla tych z W Heisei nie wystąpił, pojawił się w Millennium w ostatniej wojnie. I dosłownie na ułamek sekundy w MonsterVerse w filmie Godzilla 2 Król Potworu widzieliśmy szkielet przedstawiciela. Powiedzmy gatunku Titanu choć taka nazwa oficjalnie chyba nie padła. Cóż, Sanguirus wygląda dobrze. W ostatniej wojnie miał fajną umiejętność zwijania się w kule. Ogólnie jest naprawdę spoko kaiju. Podoba mi się za jego charakter. Stał u boku Godzili w znacznej części filmów. Pomagał mu w walce z Gidorą, z Giganem. Naprawdę Anguirus wygląda dobrze, dostawał wiele wiele razy łomot, ale zawsze jednak się podnosił i ostatecznie przeżył tą całą erę showa, mimo że był zrzucony z wysokości, miał połamaną szczękę, dostał piłą gigana po pysku, ale jednak przeżył, więc no kawał skurczybeka z, z niego. Na miejscu szóstym Destruktor. Destruktora lubię głównie za to, jakim badasem jest. Jego wygląd naprawdę robi wrażenie, również jego ryki. Po prostu, no, budzi respekt. Pojawił się w jednym filmie, ale myślę, że to wystąpienie wystarczyło. Jak na razie są spekulacje, że może powrócić w Monsterverse. Spoko, czemu nie? Aczkolwiek. Godny przeciwnik dla Godzilli, dobre zakończenia Ery Heisei. Naprawdę podobał mi się wszystkie te jego formy. Każda z nich była fajna. Fajne było pokazane, że walczył najpierw z ludźmi, później z Godzillą. No, naprawdę, destruktor był dobrze dopracowany. Miejsce piąte: Gigan. Gigan jest dosyć popularnym i ogólnie lubianym przez fanów kaiju. No i nie dziwię się, wystarczy na niego spojrzeć. Jego metalowy dziób, metalowe haki zamiast dłoni i stóp. Oczywiście ta ikoniczna piła w torsie. Kolce, które ciągną się z dłuższego grzbietu i ogona. Ogon zakończony metalowym kolcem. Również jego skrzydła. Naprawdę gigant wygląda świetnie zarówno w erze Showa jak i Heisei. Choć osobiście preferuję tego z ery Showa. Jakoś mi się ostatnio tak bardziej spodobał. Ma bardzo fajne połączenie kolorów złoty, zielony wygląda spoko i pasuje do tego klimatu Eryszoła. Natomiast ten z Millennium jest również prześwietny jest badasowy. Później zamiast tych haków miał zamontowane piły, większy róg na głowie mógł wypuścić dwa ostre dyski miał laser z wizjera. Oczywiście, to jego cybernetyczne oko również jest takie charakterystyczne. I co tu dużo gadać? Gigan jest naprawdę świetny. Pierwszy potwór, który sprawił, że Godzilla krwawił w filmie Godzilla kontra Gigan. I cóż, naprawdę, naprawdę lubię Gigana, bo jest świetny. Miejsce czwarte Warbat. Warbaty polubiłem od początku jeszcze gdy te potwory nazywały się Nozuki głównie za ich wygląd no i jak się okazało są latającymi wężami naprawdę robią wrażenie tak wyglądają świetnie jak już mówiłem poruszają się również dobrze ich odgłosy również są fajne przypominają mi trochę na zgule z władcy pierścieni co mogę rzec o orbatach więcej? Pojawiły się w jednym filmie tak Godzilla kontra Kong. Jeden został dosyć szybko pokonany, ponieważ Kong nadział jego głowę o ostrą skałę. Natomiast drugi zabiłby Konga, gdyby ludzie mu nie pomogli. Więc te orbaty naprawdę jednak są silne. Miejsce trzecie Mofra. Myślę, że nie ma tu za dużego zdziwienia. Mofra była dosyć oczywistym wyborem. Cóż, lubię większość wersji Mofry, chyba tak naprawdę wszystkie. Żadna mnie raczej jakoś mocno nie zawiodła. Od wystąpień Weryszoła przez jedno w Heisei, kilka w Millennium. Kilka różnych wersji Mofry, bo i w GMK, i w SOS dla Tokio, i w ostatniej wojnie. No i w Monster ta Mofra była również fajna. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to, że jej ciało było troszkę za małe w stosunku do pozostałych tytanów i do skrzydeł, ale poza tym, spoko, fajnie, że posiadała elementy modliszki, osy, dzięki temu mogła się lepiej bronić, pluć siecią. No i w poprzednich wersjach mogła jeszcze strzelać promieniami szczółek, lub wypuszczać powiedzmy chmarę kolców. Było to w filmie GMK. No i ta umiejętność tych lustrzanych łusek, powiedzmy, które spowodowały awarię dysków Gigana w ostatniej wojnie, czy też eksplozję promienia godzilli w SOS dla Tokio. Na miejscu drugi Mecha Godzilla. Uwielbiam Mecha MechaGodzilla. Najbardziej tego pierwszego z Shoa, ponieważ tak jak King Caesar, również do niego mam sentyment. Naprawdę pojawił się... Skopał Dubska wszystkim kajdżuk, które pojawiły się w tym filmie. Był naprawdę mega silny, miał wiele umiejętności, ale żadna nie była według mnie przesadzona. Miał te pociski z palców, laser z oczu, promień z klatki piersiowej. Mógł zrobić sobie tarczę, wirując głową. Potrafił latać. No, był naprawdę świetny, dobrze również walczył wręcz. W ten sposób właśnie pokonał Anguirusa. Bez żadnej pomocy, innych umiejętności, w Heisei był ok, chociaż według mnie nie był aż taki dobry. Kiryu jak najbardziej spoko. no i ten nowy Mechagodzilla Monster Vers, cudo, uwielbiam go. Miejsce pierwsze, anonim król Gidora. Tak, król Gidora to mój ulubiony kaiju. Dlatego mega cieszyłem się na wiadomość, że będzie on głównym złoczyńcą w filmie Godzilla 2 Król Potworów i to co zrobili z jego design'em, on wygląda fenomenalnie, jego odgłosy, naprawdę sposób w jaki się porusza, jak przypomina węże, czy to pełznąc tymi głowami po ziemi, grzechocząc ogonem, rozkładając skrzydła tak jak Cobra Capture, wow, to było naprawdę prześwietne. Podobał mi się w tym filmie. Ale i również w poprzednich filmach każda wersja Gidory miała swój urok. No, troszkę rozczarowaniem była ta wersja z GMK. E, o anime oczywiście nie wspominamy. Czy to w przypadku Gidory, czy Mecha Ich może pominmy ok. E, ale wracając, naprawdę każda wersja jest dobra. Pierwszy z Erysowa. Klasyk naprawdę fajny. Z No, ok, ale miał spoko design. Może pochodzenie było takie sobie za to ścieżka dźwiękowa mega Kaiser Gidora Monster X naprawdę świetne, świetne wersje no i ten Monster Verse również te z trylogii Mofry czyli tam Des Gidora, Credowy Gidora Grand Król Gidora naprawdę miał on wiele, wiele wersji i ogólnie mi się mega, mega podobają i w dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Możecie pisać w komentarzach swoje propozycje. Jeśli miałbym dorzucić jeszcze na szybko jakieś honorowe wspomnienia, to myślę, że Biolantę, Scylla, Manda, kogo by tu jeszcze dać? Może Mefuzela ze starszych filmów z Godzillą mógłbym jeszcze dorzucić. Hmm. Na przykład Kumongę, Hedore i Ebiracha, bo oni również byli spoko. I myślę, że to wszystkie potwory, o których chciałbym wspomnieć. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o nikim. W każdym bądź razie to już na tyle, także trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć!